Spacer po zapuszczonej działce. Bardzo pięknym domkiem murowanym. Wiśnia, stara wiśnia. Wisteria, czyli licynia. No, chyba nie przetrwa tutaj. Widać płot? Straszliwe zarośla. Straszliwe zaniedbanie. Moje ulubione sznurki. Splątane wokół drzew i krzewów. Jest cudowne, stabilne paliki. Drzewa przecinane chaotycznie, nieprzecinane krzewy. Chaos, chaos. Bóg wyrastający z jakiegoś, nie wiem czego. No a to co, proszę bardzo? Berberys. Kujący, zapuszczony. W ogóle nieozdobny już teraz berberys. Tuja. Piękna odmianowa tuja. Może nawet szmaragd. Posadzona w złym miejscu zupełnie. No chyba nie jest ozdobą. Prawda? Warto pomyśleć, doczytać wcześniej, przed posadzeniem, bo teraz to jest kupa roboty z likwidacją tego. Jakieś porzeczki w cieniu, nie wiadomo po co pali w cieniu. Oczywiście nieśmiertelna magnolia. Wszystko to otoczone siatką. Bardzo ładna studnia, naprawdę ładna. Leszczyna, którą trzeba będzie przeczyścić tych starych konarów. Oraz część leśna działki. Taka niewielka. No tu nie wytniemy żadnych drzew przecież. A co z tymi liściami zrobić? Taką ilością liści, ludzie. Naprawić to, przebudować. No jałowiec w cieniu. Please, nie. Jałowiec w cieniu. Też nie. Może i jodła, tak, ale nie jałowiec, no. Jałowiec cieniu wygląda z wiekiem bardzo brzydko. Tak, jako tako. I los ogrodnika, samotnika, pejzażysty, że gada do siebie na tych odludziach różnych dziczy.
No cóż. Oględziny dokonane. Kolejny fantastyczny sznurek. Ojej. Ojej. Gwoździe. Ojej. Oraz nieprawdopodobne korzenie pnąc liany, czyli histerii bicyny. Cudowny. Prawie. Może być piękna i kwitnąć tymi gronami kwiatów niebieskich przeważnie. No ale na słońcu, gdzie ma przestrzeń, wysokie mury, podpory wysoko bardzo, gdzie się tnie tak 4 metry rocznie, gdzie się ją nawozi obornikiem co roku, ostro, ostro. To jest piękne wtedy. A tu? Jest to jakiś urok. Jest to jakiś urok. Ale ona się tu męczy, no uwierzcie mi, ludziska, uwierzcie mi. Ona się tu męczy. Hortensje, owszem. Będzie tu dużo hortensji. Będą rododendrony. Azalie. I zobaczycie jeszcze co. No to na razie. Następny film z przeczyszczonego ogrodu, następny z obsadzonego. Na razie.